Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bracia i siostry, tak jak słyszeliśmy we wprowadzeniu i też w tej zapowiedzi ojca proboszcza, jest to ważny czas, który rozpoczynamy w tym okresie Wielkiego Postu, mianowicie, żebyśmy mogli doświadczyć Paschy, przeżyć Wielkanoc, to znaczy mieć to doświadczenie, że zostaliśmy przeprowadzeni ze śmierci do życia. To jest całe fundamentalne zadanie i rola tych dni, abyśmy zobaczyli, jak Bóg umiłował świat i że jest obecny w historii każdego z nas. Dlatego jest ten czas słuchania Słowa Bożego, bo tak się rodzi, czy umacnia nasza wiara przez słuchanie Słowa Bożego. Abyśmy później mogli przeżywać, doświadczać wiary dojrzałej w sakramencie pojednania, Eucharystii, ale też mocą tych darów w naszym życiu. Byśmy na końcu tych naszych rozważań mogli błogosławić, dziękować Bogu za swoje życie. Bo Bóg nas zbawia w historii, w sposób egzystencjalny, nie w teorii, że coś mamy się nauczyć, ale każdy ma z nas swoją historię. I Bóg przez to Słowo oświeca nam tę historię, pokazując, że jest Emanuelem, Bogiem z nami, że ani na chwilę nas nie opuści. I dlatego potrzebujemy każdy z nas tego słowa dobrej nowiny, abyśmy zobaczyli, że może w tych trudnych momentach naszego życia, może zapominaliśmy o Bogu, w jakim sensie nawet może niejednokrotnie złorzeczyliśmy Mu, że o nas zapomniał. Ale Bóg jest Bogiem pokornym i wiernym. Jest Emanuelem. Zawsze z nami. Dlatego, jak mówi nam Kościół, ważne, byśmy zawsze przyzywali Ducha Świętego, bo to On prowadzi Kościół. I On też jest sprawcą nawrócenia w nas. Tradycja mówi, jeżeli Duch Święty w jakiejś mierze nie współpracuje z przepowiadającym, ze słuchającymi, to nawrócenie, ta przemiana naszego myślenia, serca na końcu życia się nie dokonuje, bo to jest Jego dzieło w nas. Ważne, byśmy otworzyli nasz umysł, nasze serce, a resztę jest dzieło Boga. Abyśmy na końcu tych rozważań mogli zobaczyć na nowo, odkryć, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że jesteśmy dziedzicami. To bogactwo sakramentu chrztu. Popatrzcie, w wyznaniu wiary mówimy w każdą niedzielę, że Chrystus wstąpił do piekiel. Po co? Właśnie, żeby wyciągnąć nas, wyrwać. Tacy tu jesteśmy, niejednokrotnie wyrwani z piekła, Jego mocą, Jego miłosierną miłością. A zatem przyzywajmy tego, który prowadzi Kościół, który jest sprawcą nowego życia w nas. Wysłuchaj mnie, Duchu Święty, i ześlij mi swą łaskę, abym zaczął poprawiać moje grzeszne życie. I odtąd już Ci pilniej i lepiej gorliwiej służę. Znasz, o najdobrotliwszy Duchu Święty, moją słabość i wiesz lepiej niż ja, jak jestem nędzny. Bez Ciebie jestem niczym. Bez Ciebie nic nie mogę. Bez Ciebie nic nie mam. Gdy upadnę, nie mogę powstać. Gdy jestem w smutku, nie mogę się pocieszyć i nie mogę stawić uporu pokusom. Lecz przez Ciebie i z Tobą mogę wszystko. Przeto wzdycham serdecznie i wołam do Ciebie z łzami. Przyjdź, o Duchu Święty, pełen łaskawości, pocieszycielu. Nawiedź mnie i zostań ze mną na zawsze. On jest sprawcą nowego życia w nas. Tak jak był sprawcą życia w Maryi. Maryja
godzinie zwiastowania pyta, kto będzie sprawcą tego życia we mnie, Duch Święty. Niech mi się stanie według Twego Słowa. I dlatego to Słowo, którego słuchamy, właśnie ma taką moc, moc światła, żeby oświecić naszą historię. Odniesiemy się na początku do takiego zdarzenia z Ewangelii, które myślę, że dla wielu z Was jest dobrze znane, ale tu nie chodzi, byśmy sobie jedynie przypomnieli to wydarzenie, ale przede wszystkim, żebyśmy się mogli z nim utożsamić. To znaczy, że to wydarzenie jest i dokonuje się w moim życiu dzisiaj. Tak działa przez swoje słowo, które jest dobrą nowiną, Bóg w sercu każdego wierzącego, aby umocnić wiarę. Mówimy o takim celniku Zacheuszu, który patrząc tak realnie, był człowiekiem spełnionym. Wszystko osiągnął, był bogaty. Co prawda droga do tego nie była uczciwa, bo współpracował z okupantem, z Rzymianami. W jakimś sensie okradał swoje państwo, okradał swoich rodaków, Żydów. Ale był bogaty. Był w oczach tych ludzi, z którymi się spotykał, kimś. Może niektórzy go przeklinali, ale w jakimś sensie otrzymywał od nich szacunek. I on się dowiedział, że przychodzi Jezus z Nazaretu, o którym słyszał, że leczy, rozmnaża chleb, nawet wskrzesza umarłych i że czyni to wszystko za darmo. I kiedy Jezus, bo ta historia, ona się dzisiaj wypełnia w życiu każdego z nas, w takiej czy innej formie. Bo Chrystus przychodzi do bram, tak jak przychodzi do Jerycha. I on wpisuje się w ten tłum, w sumie niby człowiek anonimowy, bo nikt tak do końca nie znał tego, jak on przeżywa swoje życie. Wiedzieli tylko, że jest niedużego wzrostu i to go bardzo upokarzało. Musiał się spiąć na drzewo, ale chciał zobaczyć Jezusa. I kiedy Chrystus przechodzi obok tego drzewa, on wydaje się niezauważony, anonimowy. Mówi, Zacheusz, zejdź prędko. Dzisiaj chcę zatrzymać się w Twoim domu. Był bardzo poruszony. Patrzcie, że zwrócił się do Niego po imieniu. I tak Chrystus, który zna każdego z nas i kocha każdego z nas, tak jak kochał Zacheusza, tą samą miłością zwraca się do naszego z nas, którzy jesteśmy grzesznikami. Do każdego z nas mówi Piotrze, Agnieszko, Krzysztofie, Wojciechu, Mario, Anastazjo. Dzisiaj chcę zatrzymać się w Twoim domu. Dla chrześcijanina dzisiaj, to słowo jest bardzo ważne, bo to jest dzisiaj dzień mojego zbawienia. Jak się modlimy w psalmie, mówi, kiedy usłyszycie Jego głos, nie zamykajcie waszego serca, bo dzisiaj jest dzień waszego zbawienia. I co robi ten Zacheusz? Zaprasza ludzi, swoich znajomych, ale też tam byli faryzeusze i uczeni w piśmie. I przygotowuje im kolację. Uczy. I kiedy ci zaproszeni, część z nich dowiedziała się religijni, że przyjdzie tam Jezus z Nazaretu, o którym mówią, że jest Mesjaszem, byli zgorszeni. Mówi, idzie, kim on jest, że idzie do takiego grzesznika w gościnę. W jakim sensie nawet pogardzali. Ale korzystali z tego, bo tam byli. Chrystus, kiedy przychodzi, Zacheusz staje wobec tych ludzi i mówi, połowę mojego majątku daję ubogim, a kogo skrzywdziłem, poczwórnie wynagradzam. I odpowiedź Chrystusa jest natychmiastowa. Mówi, dzisiaj zbawienie stało się udziałem tego domu. Post, modlitwa, jałmużna.
To Słowo przychodzi dzisiaj, abyśmy na nowo mogli odzyskać godność dzieci Bożych. Bo wczoraj należy już do Bożego miłosierdzia. Zawsze pokorni wobec swoich grzechów, ale ufni w Boże miłosierdzie. Jutra tak naprawdę nie znamy, ale dzisiaj jest dzień naszego zbawienia. Dlatego tu jesteśmy. W jakiejś mierze, moi drodzy, nawet nie jesteśmy tu tylko dla siebie. Bo zobaczcie, może nie ma tu waszych dzieci, może nie ma kogoś bliskiego z rodziny, męża czy żony, czy rodziców, czy sąsiadów. Można byłoby wyliczyć, że wielu tu nie ma. I może inni nie przyjdą, bo jest za daleko, nie było komu ich przywieźć, niektórzy może ze względu na stan zdrowia, inni no właśnie są zajęci czym innym. Może gdzieś już odrzucili, że to nic nie mam, czego bym od Boga nie otrzymał. Ale wszyscy czego pragną? Krzyczą o miłość. Chcą być zauważeni. Jak ten Zacheusz miał wszystko, ale chciał zauważyć, chciał się spotkać. Więcej chcą, żeby ktoś z nimi porozmawiał, żeby ktoś ich wysłuchał, żeby w jakimś sensie ktoś im coś podarował, bo mają żal. Może być najbliższa rodzina. Dlatego tu jesteśmy. Żeby oni też mogli w nas, bo Chrystus chce z nas czynić uczniów, żeby oni mogli w nas dotknąć Chrystusa, Jego przebaczenia, Jego miłości, Jego tracenia w tym wymiarze daru swojego życia dla nas. O tym będziemy mówili w czasie tych rekolekcji. Bo to Słowo się wypełnia w naszym życiu, tak jak się wypełniło w życiu Zacheusza. Ja pamiętam kiedyś takie zdarzenie przez wiele lat pracowałem na wschodzie, jeszcze w Związku Radzieckim, te lata 80. czy koniec lat 80. I kiedy w roku 90. była taka większa możliwość organizowania czy tworzenia parafii, między innymi próbowaliśmy tworzyć taką parafię w Nikolajewie, z niedaleko Morza Czarnego, duże portowe miasto. I nawet władze wyraziły 1 maja 90 roku taką zgodę, że przez kilka godzin możemy komunikat przekazać przez media, że pod takim i takim adresem spotykają się katolicy. Zapraszamy, jeżeli są gdzieś w mieście lub okolicy. I tę wiadomość przyszło kilkanaście osób, czy kilkadziesiąt osób. Ale tę wiadomość też usłyszał człowiek, który mieszkał na Krymie. Ponad 600 km stąd. Starszy pan, już ponad 80 lat. Mówi do swojej córki, mówi, tam w Nikolajewie będzie ksiądz. Przywieź księdza, jedź. Ja od wojny, od tej syłki nie będę też u spowiedzi. I ta pani przez ileś tam godzin próbowała załatwić bilet, bo wtedy się bilety załatwiały, nie kupowały na wschodzie, bo ogromna wędrówka ludów. Wynajmowali całe wagony na kilka miesięcy wcześniej. I wraca do domu i mówi, że nie ma żadnego biletu, nie ma czym jechać. Wtedy ten ojciec mówi, tam w skrzyni są pieniądze, które zbierałem przez lata na mój pogrzeb. Chodzi o wstyd. Weź te pieniądze, może ktoś pojedzie samochodem. I tak było. 2 dni później, obecnie pracujący na Krymie, biskup Jacek Pyl pojechał w tą podróż. Po spowiedzi ten człowiek mówi, jak jestem szczęśliwy, ja wierzyłem, że przed śmiercią się wyspowiada. Żył prawie miesiąc. Ci, którzy tam uczestniczyli w tej liturgii, kiedy dowiedzieli się, że on temu kierowcy oddał pieniądze, to tak trochę sceptycznie patrzyli w ogóle, co on zrobił, bo myślą, ale umrzesz, kto to przyjdzie, nie będzie stypy. Ale to wydarzenie było tak mocne, że jakieś 2 lata później, kiedy pracowałem w Kijowie, przyjechali ludzie z Krymu szukać księdza. Między innymi przez to świadectwo. Coś w tym musi być, jeżeli człowiek, żeby się raz wyspowiadać, był gotowy oddać wszystko,
cały dorobek życia. Moi drodzy, jakie jest ważne świadectwo naszego życia, to co mówimy, jak się odnosimy do drugich. Chrystus czego pragnie? Uczynić z nas uczniów. Popatrzcie, co uczynił wobec nas. Ukochał nas i oddał swoje życie. Kiedy chcemy drugiemu pomóc, pierwsze jest ważne, żebyśmy go pokochali. A wtedy możemy pomóc. Tu prawo nie wystarczy. Miłość otwiera serce i zmienia życie. I dlatego tu jesteśmy, bo odkryliśmy miłość Boga, darmową miłość do każdego z nas. I to ogłasza Kościół przez 2000 lat o darmowej miłości Boga do człowieka. W tej miłości na nowo odzyskujemy godność dzieci Bożych. Już nie jesteście niewolnikami, jesteście dziedzicami. Po to jest ten czas, abyśmy na końcu naszych rozważań mogli mieć oświecone nasze życie, jego historię i wiarę dojrzałą, dziękując Bogu za wszystkie wydarzenia swojego życia. Taka jest obietnica. Że będziemy mogli błogosławić Boga za tę historię, którą gdzieś może niejednokrotnie nawet przeklinaliśmy, a może z jej powodu byliśmy smutni. Bo Chrystus nas zbawia całych. On wszedł w tę historię i jest wierny aż do końca i się nie gorszy. Dlatego potrzebujemy, aby był naszym przewodnikiem w życiu. Słowo Boże mówi o takim wydarzeniu też z miasta Jerycho, pewnym człowieku niewidomym, Bartymeuszu. Nie wiem, czy ktoś z nas dzisiaj w kontekście tego słowa będzie mógł powiedzieć, że jest niewidomy, ale tu nie chodzi tylko o tę ślepotę fizyczną. Bartymeusz, jak czytamy w apokryfach, był kiedyś człowiekiem stosunkowo majętnym, ale pogubił się w życiu. Oślep. I widząc rodzina, że żeby odzyskać właściwy kierunek czy wzrok, traci ten majątek, który kiedyś zyskał, to na końcu go się pozbyli. Wyrzucili z domu i stał się żebrakiem. Ta historia też w jakiejś mierze może być bardzo bliska jednemu z nas. I siedzi w bramie Jerycha i żebrze, żeby ktoś się przy nim zatrzymał, żeby mógł z kimś porozmawiać, żeby ktoś mu dał jakiś datek, żeby miał z czego żyć. Generalnie, żeby się zmieniło jego życie. I on jako Żyd dobrze wie, że już nikt mu z ludzi nie może pomóc. Jedynie Mesjasz, o którym pisali prorocy. Kiedy Chrystus przychodzi do Jerycha, słyszy jakieś poruszenie w mieście, pyta, co się wydarzyło. Mówią, nie wiesz? Jezus z Nazaretu przyszedł, nazwany Mesjaszem. Co robi ten człowiek? Zaczyna krzyczeć. Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną, ulituj się nade mną. Krzyczy tak głośno, że jak pisze ewangelista, ci stojący obok zaczynają go uspokajać, ale on nie daje za wygraną, bo wiedzą, że nikt nie może mu pomóc poza Jezusem z Nazaretu. I kiedy Chrystus już wychodził z miasta, słyszy ten krzyk, to wołanie, bo to jest ta modlitwa serca, którą Kościół się modli od 2000 lat. Jezusie, zatrzymaj, zmiłuj się nade mną, grzesznika. I mówi, przyprowadźcie tego człowieka. Kiedy go przyprowadzili, pytam, czego pragniesz? To pytanie gdzieś jest głęboko. Dzisiaj Jezus pyta każdego z nas. Mówi, czego pragniesz? Ten człowiek odpowiada, Panie, żebym przejrzał. To znaczy, żebym nie żył tylko dla siebie. Żebym
na nowo wybrał drogę, którą Ty mi wskażesz. Chrystus odpowiada, Twoja wiara Cię uzdrowiła. I poszedł za nim. Bracia i siostry, po to tu jesteśmy. Żebyśmy zobaczyli, że to Chrystus ma taką moc, bo Bóg go posłał, jak słyszeliśmy dzisiaj w słowie z Ewangelii, dla naszego zbawienia, nie potępienia, dla zbawienia. Mówi Jezu, zatrzymaj się, bo może nie radzę sobie, nie wiem, z moimi grzechami, z moją samotnością, z moją sytuacją w rodzinie, w małżeństwie, czy ze zdrowiem, bo Chrystus z nami dialoguje dzisiaj w mocy Ducha Świętego przez to Słowo, żebyśmy na nowo mogli odzyskać godność dzieci Bożych, radość w sercu, pokój. Może trzeba wołać długo, całą noc, nie wiem, może ileś dni. Święta Monika ponad 40 lat się modliła, prosząc o nawrócenie syna Augustyna. To jest ten czas Kairos. Jezusie, czy to będą słowa różańca, czy koronki, czy modlitwy serca, zatrzymaj się. Potrzebuję Ciebie, nie wystarczam sam sobie. Zmiłuj się nade mną. Ciebie wybieram, jak modlimy się tym egzorcyzmem. Ciebie wybieram za jedynego przewodnika i Zbawiciela w moim życiu. A wyrzekam się szatana. Jezus, zmiłuj się i zatrzymaj się przy mnie.